To dobrze. 31 lipca. Dzisiejszy tekst mamy to słowa apostoła Pawła z jego pierwszego listu do Koryntian, 3 rozdział i wiersz 13. Każdego robota jawna będzie, bo to dzień pokaże, gdyż przez ogień objawiona będzie. Fragment szerszego jego szerszej wypowiedzi, o której za chwilę. Teraz pierwszy komentarz ze strażnicy. Apostoł mówi o czasie ognistych prób, przyrównując wiarę oraz uczynki gorliwego chrześcijanina do domu zbudowanego ze złota, srebra i drogich kamieni, oświadcza, że ogień tego dnia przy końcu obecnego wieku wypróbuje, jakiego rodzaju jest robota każdego człowieka. Ogień ten strawi wszystko, z wyjątkiem prawdziwej wiary i charakteru. Powinniśmy pamiętać, że takie lojalne charaktery nie powstają nagle, w ciągu kilku godzin czy dni, jak grzyby po deszczu, lecz są wynikiem stopniowego rozwoju, twarde i silne, jak drzewo oliwne. Tyle komentarza ze strażnicy. A teraz właśnie ten szerszy fragment, w którym zawiera się nasz podstawowy tekst. 1 Koryntian, 3 rozdział, od wiersza 10 do 15. Paweł pisze tak. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi. A jakie jest dzieło każdego? Wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. I w dzisiejszym komentarzu spróbujemy się skupić na tej właśnie wypowiedzi, ażeby przedstawić, czym jest ten fundament i jak budować. Budulcem, z którego możemy skutecznie rozwijać nasz chrześcijański charakter, jest znajomość Słowa Bożego. Nie jest jednak tajemnicą, że różnego rodzaju nauki są przedstawiane jako prawda, a wiele spośród nich nie gwarantuje rozwoju, dojrzałości Chrystusowej. Nauki te Paweł przedstawia jako drewno, siano i słomę. W kontakcie z ogniem prób charakter zbudowany z takich materiałów zawodzi. Spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak ważny jest właściwy fundament. Nie możemy być ludźmi łatwowiernymi i przyjmować niesprawdzone poglądy. Sprawy zbawienia są zbyt ważne, by je lekceważyć. Nie możemy polegać jedynie na poglądach innych ludzi, lecz musimy posiadać własny pogląd wiary, mocno zakorzeniony w nauce biblijnej. Musimy zatroszczyć się o to, żeby nasza wiara miała silne podstawy obietnic Bożych. Stąd konieczne jest karmienie się czystym Słowem Bożym, bez domieszki ludzkich pojęć. Jak właśnie ujął to apostoł Paweł w liście do Efezjan, 4 rozdziale, 14 i 15 wersecie. Efezjan 4, 14, 15. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. W tamtym czasie było to niezwykle istotne, gdyż Paweł najczęściej obracał się poza Izraelem, czyli w diasporze żydowskiej, a tam różne poglądy grecko-rzymskie i inne pogaństwo mieszało się z prawdziwą drogą chrystusową.
Wielu ludzi opiera swą wiarę na wierze swych przodków. Taki pogląd jest błędny. Kto przyjmuje jakąś naukę i wierzy w nią jedynie dlatego, że jego przodkowie wierzyli tak samo, ten jest budowniczym, który buduje swój dom z materiałów łatwopalnych, które nie wytrzymają próby czasu. Kto zaś osobiście stara się zbadać podstawy swojej wiary, krytycznie podchodzi do tego zagadnienia i usiłuje argumentacją biblijną przekonać się o jej wartości, ten może wypracować mocny grunt dla swego przekonania, tak by przetrwało ono najstroższe nawet burze. Apostoł Paweł wskazuje na wagę doboru właściwych materiałów do budowy naszej osobistej wiary i charakteru. Nie mogą być użyte ludzkie filozofie, drwa, siano, słoma, nauki nie mające poparcia Pisma Świętego, lecz materiały szlachetne, złoto, srebro, drogie kamienie, którymi są prawdy Boże, Jego obietnica i owoce Ducha, którymi ma być przyozdobiony nasz charakter. Logiczny wniosek z rozważań pozostawia apostoł do indywidualnego przemyślenia. Zachęca nas jednak do budowy na trwałym fundamencie, na wiecznej i trwałej opoce, na Jezusie. Wszelkie inne budowania nie ostoją się, będą zburzone. Pan Bóg uzna budowy wzniesione tylko na skalę, którą On sam dał ku naszemu wiecznemu zbawieniu. Inne budowania legną w gruzach podczas prób Dnia Pańskiego, który obnaży wszystkie błędne rozumowania i wskaże właściwą drogę prowadzącą do Niego i do życia. Teraz w dalszym ciągu droga wąska, będąc także z drogą szeroką, takiego stanu jeszcze nie ma, stąd tyle jeszcze zamieszania. Dla ludzi światowych jest to nieosiągalne, żeby mieć czyste wargi i w czystej postaci wyznawać swojego Zbawiciela. Wszelkie inne budowania nie ostoją się. Nie, to już czytałem, przepraszam. Posłuchajmy teraz komentarza ze strażnicy. Budowa wiary musi mieć właściwy fundament. Żaden nie może budować właściwego życia, jeżeli nie ma pewnego fundamentu, pewnej doktryny, pewnej wiary. Człowiek bez wiary, bez nadziei, będzie też miał pewne braki w charakterze. Wierzymy więc, że ważną jest rzeczą posiadać właściwy fundament, właściwą wiarę i właściwą doktrynę, aby na niej budować właściwy charakter i dobre uczynki. Nadzieje budowane na obietnicach pańskich, lecz nie poparte uczynkami, są nadziejami budowanymi na piasku. I jest tylko kwestią czasu, gdy nadejdą próby, a nadzieje te okażą się próżne. Okażą się zwodnicze dla tego, co je posiadał i na nich polegał, iż zapewnią mu dział w królestwie. Wiara i nadzieje, którym nie towarzyszą usilne zabiegi czynienia woli Bożej, które nie liczą się z tym, że posłuszeństwo jest nieodzowne do zapewnienia sobie miejsca w królestwie, są mylnie ugruntowane i upadek ich jest nieunikniony. Ci natomiast, którzy budują w posłuszeństwie, których serca i język wyznają i czczą Pana, a czyny ich odpowiadają ich wierze, a przynoszenie owoców poświadcza, iż ich społeczność z Panem, tacy przejdą przez burze życiowe i nie będą zachwiani ani poruszeni, bo zbudowani są na opoce, na dobrym fundamencie. Nie dziw, że słuchacze zauważyli, iż nauki naszego Pana różniły się od nauk nauczonych w piśmie i faryzeuszy. W nauce Jego była siła i stanowczość, nieznaleziona gdzie indziej. Podobnie jest i dziś. Słowo Boże jest rozumne, logiczne i zadowalające w mierze i stopniu większym, aniżeli cokolwiek innego. Tyle komentarzy ze strażnicy, 33:17. Fundamentalną nauką epoki chrześcijaństwa jest, że Jezus Chrystus umarł, aby zapłacić okup za Adama i cały jego rodzaj. Oto podstawa fundamentu. Jeżeli ktoś na tym buduje, może mieć nadzieję i szczerze buduje, że jego budowla się ostoi i otrzyma błogosławieństwo. Natomiast jeżeli ktoś nie uznaje innymi drogami, sposobami, swoimi uczynkami stara się budować, to są te nietrwałe materiały, o których apostoł mówił.
Apostoł Paweł wypowiada się również odnośnie fundamentu wiary chrześcijańskiej, mówiąc: najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Tak Paweł rozpoczyna ten, można powiedzieć, słynny pierwszy list Koryntian, 15 rozdział, wiersz 3, o zmartwychwstaniu, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Posłuchajmy teraz drugiego komentarza. Tekst ten, każdego robota jawna będzie, tekst ten odnosi się tylko do poświęconych. Jego dzień w ogólnym znaczeniu obejmuje wiek Ewangelii, lecz szczególnie odnosi się do jego końca, dnia dzisiejszego. No, było pisane to w czasie żniwa, jeszcze wieku Ewangelii. W tym czasie Pan postanowił dopuścić ogniste próby na cały swój lud. Wśród nich są straty, rozczarowania, opóźnienia, ograniczenia, pomijania, wady naszej drugich, kary, trudy, niedostatki, opozycje, zaprzeczanie, zmęczenie, choroby, ból, smutek, prześladowanie, błędy oraz pokusy. One niezawodnie objawią, czy ktoś należy do Pana całkowicie, częściowo, czy wcale. Szczęśliwi jesteśmy, jeśli nasza robota jest złotem i srebrem boskiej prawdy oraz drogimi kamieniami chrystusowego charakteru, który wytrzymuje próby. I jeszcze jeden fragment, tym razem z kazań pastora Russella, z tej książki, jak to ja nazywam, brązowej. Ogień, o jakim jest tu mowa, jest oczywiście symboliczny. Podobnie jak drwa, siano, słoma, złoto, srebro, drogie kamienie. Tak jak drwa, siano, słoma mogą być zniszczone przez literalny ogień, tak samolubne nauki, błędy i wszelka niewłaściwa wiara będą zniszczone w tym czasie, na jaki wskazuje apostoł. Dzień to pokaże. Czyli wykaże wiarę, która się ostoi i wiarę, która zostaje trawiona. Apostoł mówi dalej, jeśli czyjaś robota zostanie, którą na nim budował, zapłatę weźmie. Jeżeli czyja robota spłonie, ten szkodę poniesie, podejmie. Niestety wielu musi stwierdzić, że ich wiara ulega spaleniu, jakże nieliczni otrzymają wielką zapłatę, przekonując się, że mają wiarę, która się ostoi wobec wszelkich prób tego dnia. Kontynuując, apostoł zapewnia nas, że wszyscy, którzy budują na Chrystusie, zostaną ostatecznie ocaleni, choćby nawet ponieśli wielką szkodę w związku ze swoją wiarą. Mówi on, lecz on sam będzie zachowany wszakże tak, jako przez ogień. Ogień tego dnia wykaże niektórym, jak kiepsko budowali, jak mało dawali posłuchu słowu pańskiemu, do jakiego stopnia podlegali ludzkim tradycjom i wierzeniom ciemnych wieków. Wielu możemy być tego pewni, utraci w tym czasie całą wiarę w Chrystusa. Lecz jeśli tak się stanie, będzie to tylko dowodem, że ich wiara nie była odpowiednio ugruntowana na tym, który jest jedynym prawdziwym fundamentem. Kazania pastora Russella, strona 290. To jest pora z kolejnym, mówiąc o fundamencie, te słowa z Dziejów Apostolskich 4:12, że nie ma innego imienia, przez które człowiek może być zbawiony. To jest monumentalna prawda Słowa Bożego, monumentalna prawda całego planu zbawienia rodzaju ludzkiego. I podsumowanie dzisiejszych rozważań. Mamy dwa rodzaje materiałów, które człowiek może użyć do budowania na jednym fundamencie, Jezusie Chrystusie. Pierwsze materiały, drwa czy drzewa, siano i słoma, budowa z takich materiałów nie przetrwa próby ognia. Drugie materiały, złoto, srebro i drogie kamienie. Materiały bardzo drogie, kosztowne, ale za to odporne dla ognia. Przyjrzyjmy się tych, które służą do właściwego budowania. Złoto. W Piśmie Świętym jest użyte jako symbol rzeczy bożych. Obietnice, proroctwa, prawa i reguły. Jako materiał budowlany symbolizuje rozpoznanie boskich zasad i obietnic. Jako podstawy dla naszej nadziei. W miarę jak studiujemy Biblię, uczymy się poznawać boskie drogi, czego on dokonuje i dlaczego.
Srebro jest symbolem prawdy. Jeśli ktoś zna prawdę, zbiera owoce tej prawdy. Kto jej nie uznaje, wiele traci. Takimi są ci, którzy posiadają Biblię, lecz nigdy jej nie czytają. W takim przypadku Biblia nie przynosi im żadnego pożytku. Chociaż czytanie Biblii przynosi błogosławieństwo, nie jest jednak wystarczające. Pismo Święte trzeba studiować, aby osiągnąć większą znajomość i zrozumienie prawdy w niej zawartej, czyli zdobyć materiał budowlany nazwany srebrem. Drogie kamienie są także pożądanym materiałem budowlanym. Rozmaite kolory drogich kamieni obrazują liczne, piękne strony charakteru chrześcijanina. Jeżeli rozwijamy nasze charaktery zgodnie z boskimi zasadami, one z pewnością będą budowlami, które mogą przetrwać każdą próbę. I na koniec werset z listu do Efezjan, drugi rozdział, od wiersza 20 do 22. Apostoł Paweł w wielu miejscach o tym fundamencie nam mówi, co tym bardziej gruntuje naszą wiarę i przedstawia, jak ważne jest budowanie na właściwym fundamencie. Efezjan 2:20-22. Zbudowanie na fundamencie apostołów i proroków, którego jest gruntownym, węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus, na którym cała budowa mocno spojana rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. I skoro wierni zwycięzcy wieku Ewangelii budowali na tym fundamencie, inni, którzy zasiądą na tronie, inni, którzy troszkę szkodę poniosą, ale jednak staną się zwycięzcami, i skoro zwyciężyli, budując na tym fundamencie, to jest także i dla nas wielka nadzieja, podstawa, ażeby iść w ich ślady i w taki sam sposób budować. Zważając oczywiście, bo czasy są naprawdę także i zwodnicze, aby nie dać się na manowce zwieść, jak to Paweł mówił, do próżnej filozofii mędrkowania, ale w dalszym ciągu nie zważać na to, budować na właściwym fundamencie apostołów i proroków, którego jest gruntownym, węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus. Tyle dzisiejszego komentarza.